Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Porozmawiajmy o jakości. Ja nazywam się Miłosz Mróz i założyłem ten kanał z myślą o tym, aby dzielić się z Wami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Dzisiejsze nagranie jest nagraniem zupełnie premierowym, którego celem jest przedstawienie Wam swojej osoby. Wszystko po to, abyście wiedzieli, że to, co tutaj będę dla Was przygotowywał i nagrywał, bazuje na moim doświadczeniu. Nie jest to sucha teoria, gdzieś przeczytana, zasłyszana i Wam przedstawiona, tylko są to fakty, jest to rzeczywiste doświadczenie, które buduję od dłuższego czasu w różnych miejscach, w różnych obszarach, w których pracowałem, czy też nadal pracuję. Właściwie od niemalże 20 lat zajmuję się tematyką jakościową. Całe swoje zawodowe doświadczenie buduję pracując w firmach produkcyjnych. Zaczynałem w branży motoryzacyjnej, następnie było AGD, później była farmacja. Obecnie znowu od ponad 2 lat jestem w branży motoryzacyjnej. Od 12 lat na stanowiskach menedżerskich. Czasami były to stanowiska łączone, czyli odpowiedzialność za jakość i odpowiedzialność za wdrażanie nowych projektów dla całej grupy w jakiejś korporacji. Albo odpowiedzialność za jakość, a z drugiej strony odpowiedzialność za inwestycje, za CAPEX związane z tymi inwestycjami dla konkretnego zakładu. Zatem poza znajomością pewnych metod i technik, poza tą merytoryczną stroną związaną z tymi metodami, będę też próbował Wam przedstawić takie codzienne, zwykłe funkcjonowanie pewnych zagadnień. Świetnie sobie zdaję sprawę z tego, jak wygląda taka nasza codzienność. Natłok pracy, natłok zagadnień, terminy były na wczoraj, a z drugiej strony czujemy jakąś potrzebę, żeby, nie wiem, zaplanować na przykład eksperyment i go przeprowadzić, a następnie potem go przeanalizować. Czy też czujemy potrzebę przygotowania analizy ryzyka, powiedzmy z wykorzystaniem metody FMA, od podstaw dla jakiegoś projektu, czy też dla jakiegoś procesu. I jak te dwa elementy ze sobą łączyć? Coś, co nie musi być wykonywane każdego dnia, z tą pracą, która faktycznie musi być realizowana każdego dnia. Więc o takim podejściu, o takich sytuacjach też tutaj będę z Wami rozmawiał, będę coś dla Was w tym zakresie przygotowywał. Jak widzę nasze spotkania, jak widzę te nagrania? Mianowicie na pewno będę omawiał właśnie tematykę typowo jakościową, co jest zrozumiałe, ale z drugiej strony też jestem otwarty na Wasze propozycje. Jeżeli chcielibyście, abym coś dla Was konkretnego przygotował, jakieś zagadnienie, omówienie jakiegoś tematu, to proszę piszcie albo tutaj w komentarzu, albo piszcie na maila do mnie. Te dane kontaktowe na końcu dzisiejszego nagrania zostaną też tam przedstawione. To, co będę mógł, na pewno przygotuję. Ale też liczcie się z tym, że jeżeli zakres tematyczny, który chcielibyście, abym omówił, nie będzie mi znany, to Wam po prostu otwarcie powiem, że takiego nagrania o takim temacie, o takim zakresie nie przygotuję. Nie mam najmniejszego zamiaru, powiem kolokwialnie, czarować Was wiedzą, której de facto w praktyce nie przerobiłem. Czyli z jednej strony otwartość na Wasze po prostu potrzeby, ale z drugiej strony też szczerość w stosunku do wiedzy, czyli też taka pokora w stosunku do wiedzy i nauki, którą cały czas tak właściwie z tyłu głowy mam, zdając sobie sprawę, że jutro moja wiedza będzie większa niż dzisiaj. Pojutrze będzie większa niż jutro. Na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję Wam za dzisiejszy czas i już zapraszam na kolejny odcinek, w którym omówię już konkretne jakieś narzędzie, jakąś metodę. I jestem przekonany, że w każdym kolejnym nagraniu każdy z Was będzie mógł coś dla siebie wyciągnąć. Czy to nowa wiedza, czy z drugiej strony spojrzenie na jakieś zagadnienie, ale z innej perspektywy. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Cześć!